Cześć. Słuchajcie, dzisiaj ze mną jest Bartek, który zajmuje się sprzątaniem, ale powie o tym, jak się zajmuje tym sprzątaniem i kto mu mówił, żeby nie sprzątać. Bartek jest właścicielem firmy sprzątającej oraz jest osobą, która uczy inne firmy sprzątające, w jaki sposób sprzątać, w jaki sposób rozwijać swoją własną firmę sprzątającą, aby ona przynosiła jak najlepsze wyniki i efekty. Dziękuję Szymon ogólnie za zaproszenie. Tak, nazywam się Bartek Niezdański od 2009 roku. W momencie, kiedy przybyłem do UK, zacząłem bawić się w sprzątanie. Ogólnie pomyślałem sobie, że mogę zostać cleanerem. Wstąpiłem na ścieżkę team leadera, supervisora, menadżera Food Industrial. I w tym czasie otworzyła mi się taka lampeczka, zaświeciła, że chciałbym otworzyć firmę sprzątającą. Mm-hmm. W 2014 roku otworzyłem firmę sprzątającą Cleaning Expert 24/7, Cleaning Expert 24/7, gdzie mieliśmy skupić się, no wtedy to chyba jeszcze nawet na wszystkim. Robiliśmy i ogrody, domy, wszystko co przynosiłoby nam pieniądze. Takim podstawowym krokiem to była właśnie moja żona, która Ewelina, która generalnie wspiera mnie we wszystkich tych decyzjach. Mam żonę, Ewelinę, dwójkę wspaniałych córek, starszą Wiktorię w sekundary, młodszą Lilianę. Generalnie to jest ten cały klucz do tego sukcesu, klucz mojej drogi, żeby dzieci miały dobrze, żeby dzieci też uczyły się, jak prowadzić biznes. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, że Bartek podkreślił tutaj, jak ważna i istotna jest rodzina, bo tak naprawdę budujemy firmę, czy staramy się awansować, bądź staramy się robić wszystkie rzeczy po to, abyśmy my mogli spędzać czas z naszymi najbliższymi, żebyśmy mogli dać im bezpieczeństwo i jakieś możliwości rozwoju, więc między innymi tutaj bardzo fajnie, że podzieliłeś się tymi informacjami, które są naprawdę bardzo istotne dla wielu osób, czy często w ferworze tego, że rozwijamy biznes, zapominamy o tym, po co tak naprawdę my to wszystko robimy. Więc to jest to, że możemy się naprawdę zatracić i iść w kierunku, że chcemy mieć więcej, a będzie na tym tracić nasza rodzina czy nasi bliscy, nasze zdrowie, nasz czas, a po to zakładamy firmę, żeby zyskać więcej czasu, mieć więcej swobody dla rodziny. Bartek, na rynku jest bardzo dużo firm sprzątających. Jest coś takiego, że wydaje nam się, że tych firm sprzątających czy osób zajmujących się sprzątaniem jest mnóstwo. I czy w ogóle otwarcie, czy pójście w tym kierunku w ogóle ma sens? Na pewno jest sporo osób oferujących sprzątania. Okay. Z tym, czy każdy ma de facto firmę sprzątającą, to już jest dłuższy temat, chyba bardziej na rozmowę, nie na dzisiaj. Ponieważ mamy ludzi, którzy zajmują się sprzątaniem self-employer i firmy osoby, które mają LTD. I to jest też ta podstawowa różnica, gdzie możemy spotkać się z tym na dzisiaj na rynku. Czy to jest dobry biznes, czy warto? Ja też sobie zadawałem to pytanie w 2014 roku, czy warto? 2024 rok, tak. Okej. Okay. Czyli mimo tego, że mamy, jakby, mówię, z mojej perspektywy, bardzo dużo osób, które sprzątają, mamy właśnie to, co powiedziałeś, wiele osób takich samozatrudnionych, czyli jednoosobowe firmy, które chodzą gdzieś do kogoś sprzątać, jedne to będą firmy, inne to będą sprzątania po prostu za cash, bez jakichkolwiek ewidencji, bo wiemy dokładnie, o tym, że w tej branży istnieje ta grupa i będziemy mieli również firmy, które już zatrudniają, mają schematy, mają strategię, mają troszeczkę większą firmę, które też działają. Dokładnie i to jest właśnie coś, co my staramy się jako swoich pracowników uczyć, a zatrudniamy ich na tą chwilę 30, więc nie jesteśmy już taką małą firmą sprzątającą. Mm-hmm. A pod projektem właśnie, jak wspomniałeś, gdzie szkolimy osoby, więc w drugim projekcie, który mamy, staramy się jakby sprzedawać proces, który jest u mnie w firmie, do danej osoby, żeby dopasować, generalnie jak bespoke service wciąż, tak? Czyli jako sprzątanie, tylko tutaj przekazujemy klientowi, firmie innej sprzątającej, słuchajcie, ten schemat u nas działał, popełniliśmy jakieś takie błędy, eliminujemy te błędy, wy już dostajecie ten bardziej drogę sukcesu. Nie bałbym się dzisiaj powiedzieć, że mimo ilości firm sprzątających na rynku nie możesz osiągnąć sukcesu, bo to jest pewny schemat, który musi ciebie wyróżnić z tego rynku. Mimo tego zawsze będzie jakieś miejsce na rynku, żeby można było działać. Dokładnie tak, to tak jakbyś widział kolejnego McDonalda otwartego, kolejną stację benzynową, kolejnego corner shop otwarty. Myślę, że jest dosyć dużo osób na rynku, które poszukują sprzątań, dużo firm, co się fajnie składa, bo to wciąż komercjal i mamy więcej możliwości rozwoju.
dla naszej firmy, więc jak najbardziej polecam otwierać firmy sprzątające, ale firmy sprzątające, które znają się na tym, co robią, a nie tylko po to, żeby pochwalić się znajomym, że ja już mam firmę, ja teraz pracuję u siebie. I że wydaje nam się, że umiemy sprzątać. Tak, o dokładnie. Właśnie, tak. Bo to bardzo często. Więc tutaj przechodząc do tego, powiedziałeś tu o pewnych błędach, które ty jesteś w stanie pokazać, jakich błędów nie robić. Jak byś mógł odpowiedzieć o tych właśnie najczęstszych błędach, jakie są popełniane przez te osoby, które właśnie myślą, że wiedzą jak sprzątać, nagle okazuje się, że muszą też poznać pewne tajniki prowadzenia trochę innej pracy, prowadzenia firmy, co będzie mikrofirma, czy już będą zatrudniali, więc to są inne rzeczy, porównując do, nie wiem, pracy na etacie. Jakie są te najczęstsze błędy, jakbyś mógł powiedzieć? Najczęstsze błędy, które na tą chwilę można zaznaczyć, pokazać innym osobom, jest brak wiedzy na temat chemii. To jest dla mnie niestety przykre, ponieważ zdarzyło mi się, kiedy dostawaliśmy zlecenia na przykład z agencji, że dom był posprzątany, ale trzeba zajrzeć w piekarnik, ponieważ piekarnik jest nadal brudny, z jakiegoś powodu jest biały. Nie wiem czemu, ale wiele firm poprzednich sprzątających, po których też poprawialiśmy, z jakiegoś powodu do piekarnika używało chemii, którą stosuje się do łazienek. Aha. Więc tutaj mówimy o chlorze, który był używany w piekarniku, a jak wiadomo, możemy wiele produktów znaleźć, barbecue, clinic, oven, clinic, i to jest chemia, którą generalnie potocznie mówimy, to jest kostik. I ta chemia jest do właśnie zbierania tłuszczy itp. itd., tak? Więc to jest ten grease, który jest tam w środku, żeby to sprzątać. To jest jeden błąd, brak znajomości wiedzy na temat chemii. Druga rzecz, którą mógłbym tutaj powiedzieć, to jest brak takich podstawowych zasad sprzątania. Rozmawialiśmy dzisiaj, gdzie powiedziałem ci, że widziałem fajną reklamę na Facebooku firmy sprzątającej, która pokazywała, że zaczynała sprzątać od dołu do góry, a nie od góry do dołu, więc jakiś common sense nam się tutaj pokazuje, że musimy sobie zwrócić uwagę na to, że nagrywamy fajną reklamę, włożyliśmy w nią już pieniądze, ona sobie chodzi i ja jako potencjalny klient widzę, że ktoś sprzątnął mi listwy podłogowe, sprzątnął mi półki, a na samym końcu miata pajęczyny. Więc to są takie podstawowe błędy. Podstawowe błędy można powiedzieć też, że używanie jednej szmatki do wszystkiego. No, tak. Nie wiem, czy chciałbyś mieć sprzątaną kuchnię i łazienkę tą samą ściereczką. No, wiemy o tym, że to prawdopodobnie jest ta domena w hotelach, gdzie często jest pokazywana jedna szmatka, która... czy ręcznik, którym zaczyna się sprzątanie, nie wiem, toalety, a kończy na tym, że się wyciera szklanki, czy kubki. To jest taki często stereotyp, ale nie wiadomo, czy to faktycznie istnieje, czy to jest tylko po prostu powiedziane. Powiem ci tak, robiłem audyty, w hotelach, więc powiem ci szczerze, że dziewczyny mają tam fajne takie pasy mają, gdzie albo iProny już przystosowane, więc mi się zdarzyło być w hotelach, które były przystosowane do co najmniej dwóch rodzajów ściereczek, chciałbym tak to powiedzieć, i na pewno zróżnicowanej chemii pod kątem tego, że jednak ten standard, ale musimy powiedzieć też, ile gwiazdek miał hotel, tak? Nie jedną, nie dwie, tylko troszkę więcej. Więc tutaj dziewczyny fajnie były już przeszkolone. Moim obowiązkiem to było przeprowadzić, bardziej zautomatyzować tą pracę. Niestety klientowi zależało na tym, żeby zrobić więcej pokoi w krótszym czasie, a jednocześnie zachować standard, tak? Więc to była moja praca. Przekazałem swoje dane tak jak klient wymagał, więc ale pod kątem tego w hotelu, tu mogę potwierdzić, na tym jednym przykładzie był fajnie zachowany color coding i różne rodzaje chemii. Okej, czyli to się zdarza, że faktycznie są ci, którzy przestrzegają jakiś tam reguł, a są ci, którzy po prostu idą na taniość i na to, żeby zarobić pieniądze i nie bardzo się interesują, tutaj, co będzie za produkt na końcu. Tutaj Szymon, fajnie to powiedziałeś, zarobić pieniądze, tylko w jakim terminie je zarobić, bo popatrz, jeśli chcesz sprzedać swoje usługi, to zależy ci w tym momencie na jakości, tak, na rekomendacji. Jeśli doprowadzisz tą usługę, która de facto będzie wyglądać ładnie, bo nikt cię nie skontrolował, to super. Ale jeśli zobaczy ktoś z zewnątrz, jak ty to zrobiłeś, ten efekt końcowy jest efektem nieprzestrzegających jakichkolwiek zasad sprzątania, więc nie wiem, czy taka osoba chciałaby cię później rekomendować, aczkolwiek pieniądze zarobisz, tak? Tylko to jest to jak właśnie długo będziesz na rynku? No, niektórzy myślą, że w ten sposób będą mogli się ślizgać non-stop,
Więc to jest ich sprawa. Dobra, a w jaki sposób w takim układzie, jeżeli już wiemy o tym, że faktycznie otwarcie takiej firmy ma sens, wiemy mniej więcej plus minus jakich błędów i jakich rzeczy, że musimy się wiele rzeczy nauczyć, to od czego zacząć? Jaki byłby ten pierwszy krok, czy te pierwsze trzy kroki od tego, żeby rozpocząć w ogóle z taką firmą działanie? Po pierwsze to jest badanie rynku, tak? Fajnie jest zwrócić uwagę, ile już mamy firm sprzątających na rynku, tak? Jak na swoim przykładzie tego nie robiłem, ja byłem troszkę inaczej skoncentrowany i popełniłem parę błędów, których właśnie już teraz nie chcę, żeby ktoś inny popełniał, ale w tej chwili uczę przykładowo nowe firmy, zadzwońmy do konkurencji, zapytajmy się jaka jest cena, niech wpadną do nas do domu, to jest raz. Dwa, musimy się skoncentrować, jaką usługę chcemy dostarczać, tak? Ponieważ tak jak na samym początku wspomniałem, nazywałem się Klinik Expert, ale zacząłem od robienia też ogrodów, tak? Czyli robiliśmy ogrody. Ogrody, które de facto nie mają nic wspólnego ze sprzątaniem, ale dawały nam możliwość zarobienia. Więc zastanówmy się na tym, jaką profesję. Robimy firmę sprzątającą, super. Teraz tak, czy to jest domestic, czy to jest commercial, czy to jest window cleaning, czy to jest carpet cleaning, czy to jest oven cleaning. Tu już mamy kilka opcji, tak? Przyznam się szczerze, że 90% mężczyzn wybiera oven i carpet cleaning i to się sprawdza i to działa, tak? Więc jak najbardziej. Domestic to już jest bardziej kobiety. Commercial powiedziałbym pół na pół, dlatego że w commercialu niekoniecznie my musimy sprzątać, mogą to sprzątać nasi pracownicy i nie możemy tu dyskwalifikować mężczyzn, bo sprzątają też dobrze, więc nie oszukujmy się. Ten rynek jest podzielony na każdą płeć, mężczyźni i kobiety i to działa, dlatego mówię, zaczynamy od tego, co chcemy robić. Kompletnie, którą, w której dziedzinie idziemy, czy to jest domestic, czy to jest carpet, pod tym kątem, tak bym zaczął od tego. Jak już skoncentrujemy się, co chcemy robić, to wtedy robimy ten research pod kątem, jaki sprzęt potrzebujemy, bo wiadomo, że jeśli chodzi o sprzątanie podstawowe, domestic, to już będzie co innego, jeśli carpet, to w tym momencie nasze koszta są wyższe, tak? I trzeba zacząć od tego, jaki mamy zasobność też portfela, tak? Czy mamy jakieś oszczędności, które chcemy wydać, czy po prostu zaczynamy od zera i będziemy musieli kupić 4 rodzaje szmatek, ręczniki papierowe, odkurzacz zwykły do odkurzania pokoi i tego typu. Tutaj, tak jak wspominałem, każdemu klientowi pomagamy wybrać tą właściwą ścieżkę, żeby go też nie naciągać, żeby on sam się nie naciągał na wydawanie bez sensu pieniędzy, bo możemy być od wszystkiego i od niczego, albo możemy wybrać dzisiaj jedną profesję, skupić się tylko na jednym. Będzie nam działać jedna profesja przez 1, 2, 3 miesiące, skupiamy się na kolejnej, tak? Dzisiaj zaczynaliśmy domy, ale mamy duże zapytania, bo fajnie robimy nasze usługi, klientom się to podoba, czy jesteśmy w stanie wyprać dywany. Pranie dywanów, szczerze powiem, to nie jest wybranie właściwego odkurzacza, to jest właściwa chemia. Każdy w domu ma pralkę, ale każdy używa generalnie tych samej chemii do prania naszych ciuchów, tak? Więc pralki macie różne, a chemię używamy zwykle tą samą. Więc tutaj bardzo fajnie powiedziałeś o tym, żeby faktycznie skoncentrować się na tym, do kogo, co, bo tu wymieniłeś, czy to może być faktycznie czyszczenie wykładzin, czy to będzie mycie okien, czy to będzie ogólne sprzątanie takie domowe, które bardzo często jest coś takiego, że wszyscy mówią, że sprzątam w domu, ale nie będę prać wykładzin, tak? Więc to mamy często pranie tapicerki, właśnie pranie wykładzin, czy chociażby w Wielkiej Brytanii, co jest dość popularne i tu dla wielu osób brzmi paradoksalnie sprzątanie, mycie właśnie piekarników. Tak. To jest coś, czego prawdopodobnie osoby, które by porównywały inne rynki typu wschodnie, czy porównać Polskę, jak mamy sprzątanie, a tutaj w Wielkiej Brytanii, w Polsce raczej nie słyszy się o kimś, kto jest specjalistą od mycia piekarników, bo takiej usługi prawdopodobnie w Polsce nie ma, z racji, że sobie każda pani domu wysprząta ten piekarnik. Możliwe, że to się będzie zmieniać, bo założę się, im bardziej społeczeństwo będzie wygodne, zamożniejsze, to tym więcej rzeczy, których nie chcemy robić, bądź się wydają nam trudne, bądź ciężkie fizycznie, będziemy chcieli oddelegować. Tak. Będziemy chcieli w tym momencie to oddelegować. Tym samym ten rynek sprzątający w Wielkiej Brytanii wygląda na dość spory. Prężny. Właśnie.
Tak, dokładnie, dlatego że nawet ja jako firma sprzątająca, która doprowadzamy usługi do sprzątania, my jako firma nie myjemy w ogóle okiem. Okay. I my pracujemy z zaprzyjaźnioną firmą, tak można by to było powiedzieć. Zaprzyjaźniona firma z naszego regionu myje dla nas okna, które są, jakby powiedzieć, przechodzą to wciąż przez moją firmę i po prostu fakturowanie idzie do mnie, a ja płacę tej firmie dalej, tak? Więc to fajnie wygląda, fajna współpraca, to też polecam na przyszłość, jak rozwijać firmę, tak? Można znaleźć firmę, która nie zajmuje się dokładnie tym samym, ale możemy rozszerzyć własne usługi. I tak jak mówię, piekarniki my też robimy, ale jeśli mamy wybierać fizycznie między na przykład praniem dywanu, którym się zajmujemy, a czyszczeniem piekarnika, to wybieramy czyszczenie, pranie dywanów zamiast czyszczenie piekarnika i czyszczenie piekarnika zlecamy znów w firmie zaprzyjaźnionej. Tak? Mm-hmm. Więc no nie oszukujmy się, ja nie wypiorę ten dywan, ale nie wyczyszczę tego piekarnika, ale i tak na tym piekarniku zarobię, mimo że mnie tam nie ma. Tak. Dlatego, że robi to dla mnie firma zaprzyjaźniona i powiedzmy, niech dostanę z tego 2%, 3%, 5%, to już dzisiaj zarabiamy, nie wykonując tej usługi. Mhm. A klient jest nadal zadowolony, bo daliśmy mu full service. Tak samo założę się, że będzie sytuacja, jeśli klient poprosi o to, aby zrobić pewne czynności na zewnątrz domu, czyli w ogrodzie, oczywiście, pewne porządkowe, które wywiezienie jakichś starych rzeczy, czy poukładanie czegoś, co było niefajne, nie wiem, poobcinanie rzeczy związanych właśnie z ogrodem, można dogadać się z kimś, kto robi ogrody i zobaczcie, że tu jest synergia. Jeżeli my będziemy zatrudniali taką firmę, to taka firma, która będzie w ogrodzie u kogoś i ktoś poprosi o to, żebyśmy zrobili inne rzeczy, których ta firma nie będzie chciała zrobić, no to będzie dużo bardziej prawdopodobnie, że to ta firma nas poprosi, żebyśmy wykonali resztę. Tak. I to działa w tym momencie w obie strony, co zawsze jest istotne, aby mieć na uwadze. Myślę, że to, co wspomniałeś, to trzeba też pamiętać, że bo też budujemy ten relationship z klientem, tak? Że klient powinien być świadomy, że jesteśmy w stanie mu pomóc. Tak jak wiesz, ja należę do grupy networkingowej, więc nasza paleta jest dosyć szeroka, jeśli chodzi o pomoc, ale jest jeszcze druga strona medalu, tego właśnie. Jeśli firma, która myje okna, będzie miała klienta, który poprosi ją o sprzątanie domu, to ta firma zadzwoni do nas i wtedy my pozyskujemy nowego klienta z zerowym kosztem, bo to firma, która myje okna, zgłosiła się do nas i ona nam daje zlecenie, więc summa summarum, obie strony są zadowolone. Mm-hmm. A jeżeli byśmy tutaj mogli mówić o tym, jak osiągnąć sukces na rynku, czy byś tutaj wymienił jakieś kilka czynników, które praktycznie będą mówiły o tym, że dana firma ma możliwość na to, żeby osiągnąć sukces? Czy mówimy o tym, że na początku, jak popatrzysz, mówisz, no nie, w tej firmie możliwości tego, żeby mieć osiągnięty sukces, są bardzo małe ze względu na czynnik ABCD, których ta firma nie spełnia? Wiesz co, tak, to da się wychwycić, wyłapujemy takie rozmowy, tu już jest Buy Love My Business, okay, tylko z Michałem, gdy rozmawiamy ze swoim wspólnikiem Michałem, jeśli rozmawiamy z innymi firmami sprzątającymi, z naszego doświadczenia wiemy, że czasem występują przekłamania o ilości pracowników, o ilości sprzątań, o ilości zleceń, więc da się tutaj już na tym etapie stwierdzić w ogóle, czy da się tej firmie pomóc. Dwa, jeśli mamy komuś pomóc, to nie możemy patrzeć niestety tutaj przez pryzmat tego, że ja prowadzę firmę sprzątającą, ponieważ ja też edukuję, mhm, i ja tu sprzedaję swoją wiedzę, więc mi też zależy na mojej reputacji jako osoba, która robi coaching, trening dla kogoś innego, więc staram się na pierwszym etapie, pierwszej rozmowie takiej zobaczyć, czy jestem w stanie tej firmie pomóc. To jest raz, to już jako sama firma. Jeśli mamy firmę, czy firma da się rozwinąć dalej, czy nie, z perspektywy tego, jak dostarcza usługi. Odbieranie telefonów, tak? Tak, to jest odpisywanie na maili, dokładnie. Wysyłanie quotation, spotkanie. Klienci, jak wszyscy, korzystamy z Google, to zawsze się śmieję, wszyscy korzystają z Google albo z Facebooka na tą chwilę, więc wyobraźmy sobie, że szukamy firmy, która nam założy opony do samochodu, więc wyszukujemy pod kątem gwiazdek, pod kątem opinii, pod kątem rekomendacji i wybieramy to, co jest na topie. Jak już wybierzemy trzy firmy na topie, to wtedy sprawdzamy cenę. I tak ludzie działają pod kątem firm sprzątających. Dokładnie to samo. I teraz tak, jeśli nasze usługi nie są oceniane na wysokim poziomie, to ta firma nie przetrwa na rynku.
nie przetrwa, dlatego że jeśli ona nie będzie miała powyżej, zakładam takie 4,5 na 5, jak mamy trust point, tak, te wszystkie strony czy Google recommendation, bo wiadomo, że też konkurencja może wstawiać nam fajne reputacje, tak? I to niestety się zdarza. Pewne rzeczy można niestety można składać do Google, żeby to zweryfikować. Dokładnie. Nie wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować, tak. Gdzie tutaj no niestety ta nieuczciwość w branży, nie tylko tej, we nie wszystkich tylko tej. Innych, no niestety będzie i tak długo, jak nie znajdziemy na to sposobu, czy danego patentu, tak. Sprawdzania, czy faktycznie dana rzecz miała miejsce, no to będziemy po prostu musieli popatrzeć trochę przez pryzmat tego, że no, możemy dostać trochę po głowie, nie z naszej winy. Tak, więc firma musi dostarczać, żeby przetrwać, najwyższą jakość za jak najbardziej dopasowaną cenę do rynku. Mm-hmm. Nie oszukujmy się, tutaj na terenie UK ceny w Birmingham, w Manchesterze i w Londynie będą inne, więc nasze ceny też muszą być ukierunkowane w miejscu, w którym się znajdujemy. Więc jeśli jesteśmy w Londynie, uwierzcie, cena będzie inna do ceny w Northampton, do ceny w Birmingham. I niekoniecznie Londyn musi być ceną wyższą. To też jest paradoks, tak. Ponieważ tutaj działa niestety konkurencja. I uwierzcie, jesteśmy po kilku spotkaniach, gdzie już w tym roku dziewczyny skarżyły się, że ująłbym to tak, inne narodowości sprzątają po 8-10 funtów za godzinę w Londynie. Więc to nawet nie ma szansy przetrwania, ponieważ osoba, która wybiera sprzątanie za 8 funtów, po pierwsze nie daje tej drugiej firmie, klient nie daje firmie się rozwinąć, ponieważ jest to zbyt mała kwota, żeby przetrwać. Dwa, konkurencja w krótkiej chwili straci jakiegoś klienta konkretnego, ale to jest tylko w krótkiej terminie czasu, tak? Taki klient nie będzie zadowolony z takiej usługi, ponieważ 8 funtów, osoba, która bierze 8 funtów za godzinę, w pewnym momencie będzie stwierdzała, że ją nie stać na środki czystości, nie stać ją na paliwo, nie stać ją na życie i będzie musiała zweryfikować swoją cenę. Jak weryfikuje swoją cenę, to wtedy ją podniesie, takiemu klientowi przekaże: słuchaj, Szymon, podnoszę ci cenę, jestem niezadowolony, wystawię ci teraz opinię. No. I tak to się skończy, więc też pod kątem I Love My Business to była taka myśl, żeby uczyć firmy sprzątające, trzymajmy jak najbardziej zbliżoną cenę do siebie i dajmy wybór klientowi. Jakość i niezawodność, dostępność, to wszystko powinno być kierować się tym klient. Żyjemy już w takim świecie, gdzie mamy bardzo dużo, zresztą żeśmy o tym rozmawiali, bardzo dużo różnego rodzaju pomocy w postaci różnego rodzaju oprogramowań, technologia się rozwija, wiele rzeczy się rozwija. Czy widzisz jakieś rzeczy, które będą bardzo efektywne w tym, żeby rozwijać właśnie firmę sprzątającą pod kątem technologii, która skraca czas, która poprawia nam efektywność, bądź controlling dla firmy? Czy mamy jakieś takie rzeczy? Osobiście korzystam z kilku i to, i to też zostałem pouczony przez inną firmę sprzątającą, więc wyciągnąłem wniosek, co prawda kilka lat temu, ale zrodził nam się pewien problem pracowników. To było w momencie, kiedy mieliśmy 20 pracowników i teraz mieliśmy jakby powiedzmy complaint, że było ciężko zweryfikować, ile pracownik jest na komersjalu w pracy. Okay. To akurat było jedno z pierwszych takich komersjali, które jeszcze wycenialiśmy na zasadzie za godzinę. No właśnie. Człowiek się uczy na błędach, tak? Więc klient tutaj chciał wiedzieć dokładnie, ile on czasu jest w pracy, tak? Więc tutaj korzystamy, mamy kilka oprogramowań, między innymi Bright, to jest system klokowania na telefonie. Bardziej to dotyczy do osób na self-employer już teraz. Wtedy dotyczyło to wszystkich, mając teraz zatrudnionych pracowników na etacie i na self-employer, troszkę jeszcze inaczej działa. Też nasza oferta zmieniła się do klienta, więc przestaliśmy jakby stawiać sobie cel za godzinę, a bardziej za wizytę. Okay. Ale tak, Bright to daje nam dostęp do tego, że jesteśmy w stanie no niestety namierzyć pracownika. Z punktu widzenia właściciela firmy, my staramy się mieć jak najbliższy dobry kontakt z customer, tak? Z klientem, który będzie wiedział, że nasze
godziny, które mu przesyłamy, są dokładnie takie, jak zameldował się pracownik i wyszedł pracownik, więc tutaj korzystamy z tego. Chyba najlepszym odkryciem dla mnie było swego czasu Squeegee. Korzystasz, znasz? Nie, ale pierwszy właśnie, dlaczego taki się zdziwiłem. Tutaj to jest pierwszy raz, kiedy słyszę tą nazwę i się nagle okazuje, żeby się wiedziało, że już, nie wiem, tyle gdzieś jakichś software'ów czy jakichkolwiek oprogramowań gdzieś już widziałem, dotknąłem, a tu jest nagle coś nowego, czego nie widziałem do tej pory, a się może okazać, że faktycznie w tej branży jest to dobre. Dobrze. Squeegee zaproponowała mi firma partnership, można nazywać to, czyli ta partnerska firma, która myje dla nas okna. I ten program był stworzony dla firm sprzątających. On był jakby takim jednym z pierwszych, na którym ją testowano. Mm-hmm. No, mają zadaną. Ale nie jest to kolosalne kwoty, to jest raptem 30 funtów na miesiąc, więc... No to tak. To ale co ona nam daje? Oprócz tego, że faktycznie ta aplikacja też jest w stanie namierzyć na pracownika, ta aplikacja pomaga nam w ogóle, widzimy swój cały cash flow, jak bardzo ją rozbudowujemy, tak tyle widzimy. Więc ja byłem człowiekiem Excel. Ja lubiłem wszystko w Excelu wpisywać, do tej pory lubię, aczkolwiek generowanie 100-300 faktur miesięcznie daje trochę czasu spędzonego przed komputerem. Squeegee, nie chcę jej reklamować, ale wracając do technologii. Jesteśmy u klienta i mamy tutaj teraz opcję A. Opcja A jest taka, że w momencie, kiedy nasz pracownik wychodzi, może nacisnąć na Squeegee aplikacji, którą też może mieć w swoim telefonie. Skończyłem pracę. System automatycznie generuje invoice. Okej. Super sprawa. Ułatwia czas i pracę całą. Sam proces jest tak skonstruowany, że w momencie, kiedy my podpisujemy umowę z klientem, a podpisujemy umowy z klientami, on ma obowiązek zarejestrować się przez Direct Debit, żebyśmy my mogli pobrać mu tą kwotę w momencie wystawienia faktury, raptem tam do 3 dni mniej więcej to wygląda, chyba że jest to komercjal, ale jeśli nasz klient ma posprzątany dom, wychodzę z tego domu, wysyłam je sprzątnięte, to generuje nam automatycznie invoice, ten invoice jest wysyłany drogą mailową i jest automatycznie w rejestrze w naszym do zapłaty. Ta kolejność idzie do firmy Go Cardless. Tak, to ściąga tą kwotę, tam płaci się chyba procent za to i my nie musimy się martwić o to, czy klient nam zapłacił, czy nie. Automatycznie jak ta wypłata wpływa nam na konto, Squeegee to odhacza, że jest zapłacona. To skraca bardzo dużo czasu, porządkuje nasze finanse, wiemy w ogóle, gdzie jesteśmy i na czym stoimy dzisiaj i co, gdzie mamy, ile wydaliśmy pieniędzy, to wszystko można tam wprowadzić. I to jest chyba najlepsze, dla mnie jest to mega, dlatego że mamy bardzo dużo klientów i musimy bardzo dużo faktur wystawiać, a to powoduje, że nie mamy też problemów z płatnościami. Dlaczego? Bo tak jak wspomniałem, my ściągamy klientom gotówkę fizycznie z konta po zatwierdzeniu tej faktury. I teraz pytanie można by było zadać, a co jeśli klient podczas podpisywania umowy na to się nie zgodzi? No nie jest naszym klientem. Właśnie, to jest bardzo jedna fajna, jest to fajna rzecz, żeby też móc zidentyfikować, kto będzie naszym klientem. I pamiętajcie o tym, nie każda osoba, która chce być waszym klientem, musi być waszym klientem. Dokładnie. Bo jeżeli faktycznie dana osoba przychodzi do was, a nagle mówi, no ja wolałbym ci zapłacić gotówką, albo chciałbym zrobić coś inaczej, czego wy nie macie w swoim pewnym schemacie, ta osoba nie musi być waszym klientem, może sobie iść gdziekolwiek indziej. I nie starajcie się w tym momencie, bo to jest takie, a nie, to szkoda tego klienta. Nie, to będzie, jeżeli takiego klienta przyjmiecie, bardzo często działacie sobie na szkodę, bo musicie nagle dopasować nową procedurę, zrobić wiele nowych rzeczy, bądź to się może wam rozjechać i mieć jeszcze więcej kłopotu, a wy nie chcecie mieć kłopotów w działającej firmie. Dokładnie, dokładnie. A to jest takie nasze myślenie, szkoda klienta, szkoda tego. Jeżeli klient nie będzie w stanie zaakceptować waszych warunków, droga wolna. To jest tak samo, jakbyśmy się starali o kredyt na mieszkanie i w tym momencie nie chcesz podpisać procentu, który ci bank zaoferował, to ci kredytu nie dadzą. Tak. I dla nich jesteśmy tylko sztuką dla sztuki. No.
I tu musimy, pamiętajcie, że w tym momencie w prowadzeniu biznesu musimy przyjąć tego typu zasady, które muszą być dobre dla Was, dla firmy przede wszystkim. I oczywiście to nie jest tak, że one mają być tylko dobre dla Was, dla firmy, a już nie dla klienta. To musi być wypracowany kompromis, ale jeżeli zaczniecie Wy odchodzić od pewnego schematu, jaki macie w firmie, te firmy najczęściej wpadają w te problemy, o których żeśmy mówili notabene o tych pewnych błędach. To byłby jeden z błędów. Więc to w tym momencie wiemy, że jest technologia i tak dalej. Wszyscy by chcieli, żebyśmy tą firmę rozwijali, czyli żebyśmy skalowali w ogóle ten biznes. W jaki sposób, jeżeli przyjmiemy teraz taką drogę, że my otwieramy sobie taką firmę sprzątającą, my idziemy i sprzątamy, więc utrzymujemy jakiś pewien poziom tego wszystkiego. No i po chwili się okazuje, że mam już tyle zleceń, że administracja i wszystkie inne rzeczy już nie pozwala nam na ilość godzin spędzonych bezpośrednio na sprzątaniu, czyli zaczynamy myśleć o zatrudnieniu pracowników. Dokładnie. I teraz w tym momencie, czyli to już zaczniemy skalować i rozwijać firmę, jak to utrzymać? Czy masz takie metody, tą naszą jakość, kiedy to już my nie będziemy sprzątać, a będzie sprzątać ktoś inny. I to moim zdaniem jest jedna z takich większych obaw dla ludzi, gdzie no nikt nie posprząta tak dobrze jak ja, a musimy tu w tym przypadku... Jak żona. A tu w tym przypadku musimy to wszystko zrobić. Czy są jakieś takie metody na to? Szymon, powiem tak. Oczywiście, że tak. To jest, jakby to powiedzieć, standaryzacja naszej pracy. To są standardy naszej firmy, tak? Okay. To tak jakbyśmy powiedzieli, taki how-know, tak? Czyli mamy swój podręcznik, tak? Taki zwykły, powiedzmy, podręcznik, który mówi, jak sprzątać od A do Z, czym sprzątać, gdzie sprzątać i kiedy sprzątać, tak? Taki McDonald's sprzątania. Tak, dokładnie tak, tak, dokładnie tak, fajnie to ująłeś, tak? Bo zwróćcie uwagę, faktycznie ja to przypomniałem, że idziecie do McDonalda i system działania McDonalda czy tego typu fast foodów, on jest wszędzie taki sam, czy chociażby, nie wiem, Subwaya, tak? Czyli mamy kanapkę i teraz każdy by zrobił kanapkę inaczej. Nie, kanapki są robione według tego samego schematu, są to te same kanapki, te same półprodukty, które nam stworzę kanapkę. Czyli tu musimy stworzyć taki powtarzalny jeden system. I szkolenia, to są przede wszystkim... Ja z racji tego, że tak jak wspominałem, zaczynałem od bycia cleanerem, gdzie de facto skończyłem jako menadżer i robię to wciąż. Nauczyłem się tworzenia takich procedur, nauczyłem się szkolenia pracowników i to jest też czym się zajmujemy w I Love My Business. Staramy się przekazać firmom sprzątającym standardy. To jak dana firma dalej to upgrade'uje do swojej firmy, to już jest w intencji firmy, natomiast pewne standardy trzeba utrzymywać w każdej firmie takie same, a co dalej będziemy z tym robić, to już tylko zależy od nas. Więc jeśli wspomniałeś, ktoś może nie sprzątać tak jak ja, ktoś może sprzątać lepiej ode mnie. No tak. To nie oszukujmy się. Tak? To jest zawsze tak, że ktoś może być lepszy. Bo to, że ktoś jest, ja myślę, że dobrze sprzątam, bo tak mi powiedzieli klienci. Jeśli korzystają z naszych usług, to głupio by im było powiedzieć już nie, bo nam płacą za to, więc tak. Nie oszukujmy się. Ale teraz tak, jeśli ja zatrudniam teraz osobę do pracy, to ta osoba musi, no dzisiaj to już jest troszkę inaczej, teraz na ten moment ta osoba pracuje już z innym pracownikiem, który ma większą wiedzę i który może przekazać tą wiedzę, jak nasza firma pracuje, jakie są standardy. Na początku było to tak, że faktycznie ja lub moja żona trenowaliśmy swoich pierwszych pracowników, więc to było troszkę inaczej, to my uczyliśmy ich i trzeba o tym pamiętać, że musimy zrobić ten krok wstecz i musimy zaufać temu pracownikowi, że on będzie pracować tak jak my, co nie blokuje nas przed sprawdzeniem tego pracownika, bo na samym końcu trzeba pamiętać, że on pracuje dla nas, nie my dla niego. On pracuje u klienta naszego i to my mu płacimy. Płacimy mu za to, jaką daje jakość wciąż klientowi i to jest najważniejsze, żeby utrzymał tą samą jakość. Więc nie ma tutaj żadnej, powiedzmy szczerze sobie, niezręczności. Pojadę sobie dzisiaj Kasię sprawdzić, czy Zosię, czy Krysię, jak ona sprząta, bo to jest niestety w naszych obowiązkach.
To trzeba sobie, to są te nasze wewnętrzne audyty, tak? Musimy sprawdzić, jak ten pracownik pracuje, czy tak jak my go uczyliśmy, pracuje. Druga strona medalu jest taka, że w momencie, kiedy my wprowadzamy pracownika do nowego klienta lub zmieniamy pracownika z jakiegoś tam powodu, bo też staramy się skracać czas dojazdów, wszystko, więc jeśli mamy coś takiego, że relokację pracownika, my pytamy o feedback. My pytamy normalnie o feedback do klienta, czy klient jest zadowolony, czy jest coś, co moglibyśmy zrobić lepiej, czy w ogóle, tak? Tak. Więc tak jak mówię, my wciąż budujemy na każdym kroku relationship, a pracownik musi wiedzieć, że to jest coś normalnego. To nie jest to, bo jesteś nowa. Nie, nie. My chcemy, żeby ten nowy pracownik był bardzo dobrym pracownikiem. Często, gęsto się zdarza, że też nasi pracownicy otwierają swoje własne firmy sprzątające, gdzie my nie walczymy na rynku ze sobą, tylko wciąż sobie pomagamy, ponieważ ilość zleceń jest dosyć duża i czasem my jako firma nie jesteśmy przy 30 osobach w stanie wszystkiego zrobić. Dokładnie. Więc myślę, że wszystkie szkolenia, które można zdobyć, które my prowadzimy jako I Love My Business, to jest wszystko to, co możemy pomóc komuś, żeby firma się rozwinęła do takiego poziomu, żeby już dalej mogła sobie sama dalej trenować tych pracowników pod tym kątem. Więc trenujemy właścicieli, a potem możemy trenować i pracowników lub od razu... Dokładnie. Bardzo unikatowa rzecz, o której tu powiedziałeś, a mianowicie, że macie na tyle dobry system szkolenia, że szkolicie pracowników, którzy potem stają się swoimi własnymi szefami, właścicielami konkurencyjnych de facto firm, ale nie robisz z tego tytułu problemu, tak jak wiele osób ma tą obawę. No ten mój pracownik, nie wiem, zabierze mi klientów i sobie pójdzie gdzieś indziej, bo bardzo często to słyszę w tej branży, to ma się. Czyli tutaj w tym momencie przejdźmy właśnie do tej rekrutacji i wiemy o tym, że jednym z kluczowych elementów to są właśnie pracownicy, pozyskiwanie tych pracowników, czyli jak ich pozyskać, jak zrobić to, żeby ten pracownik, mając do wyboru, nie wiem, tyle firm sprzątających, czy możliwość otworzenia swojej firmy, akurat przyszedł do pracy do nas. I co jest, czy jest jakiś element mówiący o tym, że akurat on chce przyjść tu do pracy, ale nie tam? Myślę, że dzisiaj na pierwszym miejscu każda osoba szukająca pracy sugeruje się pieniędzmi. Mhm. To nie oszukujmy się, każdy szuka pieniędzy. Każdy chce pracować i godnie zarabiać. Niestety muszę tutaj trochę stanąć po stronie też właścicieli firm w stosunku do pracowników. My też musimy zarobić, niestety, tak? Jeśli uważacie, że jeśli przykład, my możemy wziąć od klienta 18 funtów, to nie oczekujmy tutaj, że my poświęcimy pracownikowi te całe 18 funtów, kiedy my zatrudniamy na etacie pracowników, więc my mamy wszystkie składki, mamy składki chorobowe, mamy składki, które idą na pensję. Musimy również mieć w głowie holidaye, tak, i wszystkie inne rzeczy, więc tutaj trochę stanę po stronie właścicieli firm, że pracownik myśli, że jak my weźmiemy od klienta 18 funtów, to jemu się należy 18 funtów. Firma też musi przynosić dochody, firma też musi mieć pieniądze na środki czystości w zależności od umowy z klientem. Musimy mieć też na pokrycie naszych kosztów, czy typu insurance, tak, typu inne rzeczy, typu te squidzi, o których wspominałem. Oczywiście, tak? Jest wiele innych kosztów, tych, które na firmę. Które nie interesuje pracownika. Oczywiście. Więc jaka jest najskuteczniejsza metoda pozyskiwania pracownika w tym przypadku? Powiem tak, nie płacimy najniższej krajowej, więc my staraliśmy się budować jakby naszą markę już na zasadzie, że my szukamy pracowników, którzy, po pierwsze, musisz wyczuć tego pracownika, mm-hmm, tak? Więc to nie jest na zasadzie takiej, że ktoś mi na Facebooku napisze, szukam pracy, mogę jutro zacząć. Ja chcę się z tą osobą spotkać, ja chcę z tą osobą porozmawiać, tak? Ja chcę zobaczyć, jakie ona ma w ogóle doświadczenie, bo wszyscy myślą, że jak to jest firma sprzątająca, to każdy może w niej pracować, a to nie jest wciąż prawda. Nie każdy ma predyspozycję do pracy przy sprzątaniu, począwszy od alergii na chemię. Tak, to też może być sytuacja. Koty, psy, więc co by się stało, że zatrudniliśmy osobę... Najgorsze, przepraszam, że ci wejdę w słowa, chyba byłaby alergia na kurz w branży sprzątającej. Takie osoby są, które faktycznie w momencie, kiedy wchodzą do bardzo zakurzonego pomieszczenia, no są po prostu się duszą i nie mogą funkcjonować. Więc jeżeli... tak samo, to nie oszukujmy się, tak? Więc tak, samo pozyskiwanie, oczywiście my korzystaliśmy z Indeed,
z postów na Facebooku. Samych telefonów mamy bardzo mnóstwo, więc średnio, przyznam się szczerze, około 5 do 10 telefonów w tygodniu mamy na temat pracy. Okay. Więc my cały czas budujemy sobie tą bazę, tak? Bazę pracowników. Jeśli zaczynaliśmy pracę jako self-employer, znaczy nigdy nie zaczęliśmy, ale jeśli ktoś zaczyna jako self-employer, przeskakuje na LTD powiedzmy i tutaj chce zacząć szukać pracowników, no to musimy pamiętać, że ten pracownik będzie patrzył na tą firmę, potencjalny pracodawca, czy on jest wypłacalny, tak? Jak on jest postrzegany na rynku, jakie ma opinie i gdzie będzie to sprawdzać. No prawdopodobnie będzie sprawdzać Facebook i wszystkie rekomendacje. Jeśli wejdzie na stronę i zobaczy, że tam jest mnóstwo pozytywnych już od klientów, to znaczy, że jest ok. Jeśli umówimy się na taką rozmowę i na takiej rozmowie zaproponują nam dobre warunki pracy, trzeba pamiętać, nie każdy chce pracować na etacie i nie każdy chce pracować na self-employer, więc tą elastyczność zostawiam każdemu. Ale zawsze powtarzam, że budujmy relacje, spotkajmy się, porozmawiamy, to tak jakbyśmy mieli interwiu kiedyś w Polsce, to jest dokładnie to samo. To się niczym nie różni, że jesteśmy firmą sprzątającą i my musimy przeprowadzać normalną rozmowę o pracę. To jest dokładnie tak samo, jakbyśmy poszli do pracy, do biura, do księgowości czy gdziekolwiek indziej. To jest też praca, tak? To tutaj nie dyskryminujmy nagle tego zawodu, że tu nie robimy pełnej weryfikacji. Bo to jest sprzątanie versus, nie wiem, praca faktycznie w biurze, czy praca jakiegoś inżyniera. I to jest praca, więc tutaj faktycznie często, dobrze to powiedziałeś, często chcemy za szybko niektóre osoby tu przyjąć bez pełnej weryfikacji. Tak, a sama weryfikacja to oczywiście DBS check, tak? Musimy wiedzieć, czy osoba jest karalna, bo pamiętajmy, jeśli już zatrudniamy pracownika, to w pewnym momencie damy temu pracownikowi jakby dostęp do cudzych domów. Dostęp do cudzych biur. Za który ty odpowiadasz. Za które my odpowiadamy. Właśnie, tak, to jest to, że właściciel tak, odpowiada. Tak, dokładnie. I teraz ktoś nam zaufał, czyli klient, i my ufamy pracownikowi, którego wzięliśmy wczoraj z ulicy, a dzisiaj puszczamy samego do sprzątania domów. To niekoniecznie może zadziałać i możemy sobie naprawdę zrobić bardzo duże problemy. Więc sama gruntowna weryfikacja, zapytanie o referencję, poprzedni pracodawca, nikt nam nie broni o to zapytać, tak, szukając pracownika, więc nie zatrzymujmy się na etapie mam pracownika, super, szybko dam mu pracę, tylko zweryfikujmy tego pracownika, zaproponujmy mu warunki pracy, sprawdźmy tego pracownika, dajmy mu okres próbny. Tak jak mówię, czy to self-employer, czy ten, pod każdym kątem możemy zweryfikować umowę. Wspomniałeś o tym, że firmy sprzątające boją się zatrudniać pracowników, ponieważ mogą nam zabrać zlecenia. To jest tak, to jest ta jedna z pierwszych obaw, kiedy osoby mówią, nie będę skalował, nie będę zatrudniał, bo obawiam się, że mi zabiorą mój rynek pracy. Tutaj już musimy działać pod kątem umów, tak? To jest raz, że dajemy pracownikowi umowę do podpisania, jak każdemu, znów wracamy, jak wszędzie, dostajesz umowę o pracę, tak. Dostajesz swojego handbooka i w tym handbooku, który zaakceptujesz, jak go nie zaakceptujesz, no to właśnie to wychodzi w przyszłości. I nieważne, my osobiście, nieważne, czy jest to osoba zatrudniona na etacie, czy jest to osoba na self-employer, ma swojego handbooka, który jest sprecyzowany pod kątem podbierania pracownika. Prowadzę firmę, pracownik podbiera klienta. I teraz się przyznam szczerze, zdarzyło nam się w ciągu 10 lat tylko raz coś takiego. Okay. Osobie, która de facto miała nam pomagać w administracji. Aha. Ale pomyślała sobie, że otworzy sobie firmę i miała pomysł przyjąć od nas klientów. Niestety nie udało się. I to jest, dzięki Bogu powiem szczerze, zdarzyło nam się to tylko raz. Wiem, ponieważ szkolimy osoby, które mówią, że takie rzeczy się dzieją. Dziewczyny tracą zlecenia, dziewczyny tracą klientów. I za każdym razem się pytam, a jakaś umowa była między wami? No nie. Czyli tutaj są te błędy, które mogą nas, jeżeli faktycznie postępujemy według pewnego tego schematu, który ty opracowałeś, można sobie zrobić i u was działa, czyli ten pewien schemat, będziemy się go trzymać, nie będziemy starali się omijać tego na zasadzie, a może by było lepiej, albo a może byśmy to unowocześnili, to wtedy mamy tą większą pewność, że to wszystko nam się uda i to wszystko będzie po prostu działać. Nie będzie drogą przypadków,
To jest jedna rzecz. No na pewno tutaj w grę będzie wchodziło, jeśli dajemy ten dobry serwis dla klientów i dla wszystkich innych, to też ta możliwość tego, że ci klienci pójdą gdzie indziej, czy nasi pracownicy gdzieś indziej pójdą, będzie zdecydowanie mniejsza. Czyli pamiętajcie, że jeżeli będziecie traktować pracowników niefajnie, klientów nie będziecie dostarczać dobrej usługi i wszystkie inne rzeczy nie będą na tym poziomie, na jakim byście sobie tego życzyli, albo nie będziecie robić tego dobrze, no to to ryzyko, że utracicie klientów, pracowników i być może swój biznes, niestety będzie wyższe. Tak, ja mogę się tutaj jako kwestia, że mogę się pochwalić. My mamy pracowników, którzy pracują dla nas po kilka lat w tym momencie, tak? Można by nawet powiedzieć, że od day one, kiedy postanowiliśmy z żoną zatrudnić pracownika. Dlaczego? Bo daliśmy osobom stabilność finansową, daliśmy stabilność pracy, pewność pracy, pewność urlopów, wypłacalność. I to jest to, co my zbudowaliśmy sobie na swoim rynku i dlatego w tym momencie pozyskiwanie pracowników i ilość zgłoszeń do nas do pracy przewyższa szczerze ilość leadów, które mamy, dlatego ilość pracy, dlatego że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, uważam, że jestem już na takim etapie, że szukam czegoś innego dla swojej firmy sprzątającej, co de facto nie musi wiązać się z tym, że już muszę zatrudniać więcej pracowników. No ale tak. To tak. Dobrze, czyli tutaj przeszliśmy przez etapy pracowników, gdzie wiemy o tym, że jest to dość taki wrażliwy temat i tutaj od razu mogę powiedzieć, że nikt się nie nauczy w 100% od początku do końca zatrudniać tych pracowników świetnie. Pierwszych pracowników, których będziecie zatrudniać, najprawdopodobniej też nie zrobicie tego dobrze. To jest także proces dla Was, dla osób, które będą się po raz pierwszy z tym spotykać, że to będzie także proces Waszego podwyższania Waszych kompetencji w zatrudnianiu pracowników i w zarządzaniu tymi pracownikami, bo to jest także kolejny element funkcjonowania w biznesie. Oczywiście w biznesie jest jedno powiedzenie, zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko, ale w praktyce okazuje się, że zatrudniamy szybko, zwalniamy powoli. Dokładnie. I to jest 95% przypadków na rynku, nie tylko w branży sprzątającej, ale we wszystkich innych branżach. Czyli na temat pracowników, tu nie będę ukrywał, faktycznie będzie można zrobić nagrań 5, 50, 2, 3, 10 godzin i zawsze z czegoś się tam nowego nauczymy, ale idziemy dalej i tutaj powiem, co jeszcze odnośnie tych pracowników pod koniec. Pozyskiwanie nowych klientów. Dla wielu osób jest to rzecz, która jest totalnie nowa. Jeżeli ktoś nigdy nie pracował w sprzedaży, nigdy nie miał swojej żadnej firmy albo nikt w rodzinie nie miał wzorców takich związanych z firmą, w jaki sposób pozyskać tych klientów? Gdzie ich znaleźć? Dobre pytanie. Siedzimy tutaj troszkę czasu, już sam widziałeś, telefon piszą do nas ludzie, dzwonią w sprawie sprzątań. Myślę, że jeśli jesteście długo na rynku, to rekomendacje, referencje to jest klucz do sukcesu. Jeśli zaczynacie, wiadomo, że są wszystkie aplikacje, o których słyszymy, to jest Nextdoor, chyba Gumtree, Rated People, Bark. To wszystko daje Wam możliwość za pewną opłatą kupić te leady. Niekoniecznie na Rated People mogę Wam powiedzieć, bo sam tego kiedyś korzystałem. To, że je kupicie, nie znaczy, że je dostaniecie. Okay. Dlatego, że kupicie je może jeszcze 10 innych osób. Osobą, która zarabia na Rated People jest Rated People. Tak. Tak. W przypadku Nextdoor nie korzystałem, aczkolwiek wiem od swoich klientów, że jest coś takiego. Z czego my dzisiaj korzystamy? My korzystamy dzisiaj de facto z Google. Mhm. To raz. Dwa, korzystamy z networkingu, czyli z BNI-a, korzystamy tutaj z networkingu, który też jest dosyć pokaźnym, jakbym powiedział, 20% w tym momencie dochodem firmy. Google, networking, z ust do ust, czyli rekomendacje, to chyba jest najlepsza opcja dla nas, ponieważ rekomendacje od naszego klienta do swojego znajomego nie może być nic lepszego. Tak. Wszystko, co wiąże się z ulotkami, nie jestem zwolennikiem ulotek. Mam jeszcze po dzień dzisiejszy swoje pierwsze ulotki w zakupie 5000. Rozniosłem chyba 20 ulotek i mi się to znudziło.
każdy ma inne podejście, czy ulotki się sprawdzą, czy się nie sprawdzą. Ja po prostu nie lubię chodzić. Ale możesz zatrudnić kogoś. Aczkolwiek już teraz tak. Tak, tu masz rację. Od jakiegoś czasu płacimy pracownikom, znaczy nie swoim tym pracownikom, tylko zatrudniamy osoby, które zajmują się roznoszeniem ulotek. Skuteczność? Ja bym tutaj na przykład zastosował, jeżeli twój pracownik jedzie w dany rejon i załóżmy, nie wiem, jest na danej dzielnicy, kończy jedno sprzątanie, zanim pójdzie na drugie, zanim podjedzie na drugie, można byłoby wprowadzić, bądź nie zawsze jest tak, że kończymy jedno i za chwilę możemy wejść na drugie. Czasami jest jednak taka czas siedzenia. Bym zaproponował pracownikom w tym czasie po danym rejonie rozniesienie tych ulotek, skoro już tam są. Ja bym tak zrobił. Szymon, tak, masz rację. Jest w naszym przypadku, w mojej firmie, ale to może się sprawdzić w innej firmie, nasze grafiki są napięte. Okay. Nasze grafiki są napięte, ponieważ mimo iż zatrudniamy dość sporą ilość osób, kalendarze nasze są pełne. Tak jak się śmialiśmy, zapisy na grudzień robimy w październiku. Listopad już generalnie można zapomnieć. Można zapomnieć o jakimkolwiek sprzątaniu. Wiadomo, że tutaj się sprzedaje bardzo dużo deep cleaningów, bardzo dużo carpet cleaning, to jest. A no i ovenu, piekarników, tak? Tutaj jak najbardziej. Jednakże my roznosimy ulotki, to nie są osoby, które. Zatrudnialiśmy 17-latków, którzy chcieli sobie do pracy dorobić. Więc to jest troszkę inny poziom. Fajnie jest, ponieważ te osoby, takie młode osoby, szczerze się przyznam, ale to jest pod kątem, tak jak mówię, tutaj do roznoszenia ulotek, pod innym kątem. Są to zwykle osoby, które mówią bardzo dobrze w języku angielskim już, tak? Okay. I jeśli spędzicie trochę z nimi czasu, nie potraktujecie ich tylko jako osoba, która wam nosi ulotki, ale opowiedzcie im trochę o firmie, jak firma działa, czym firma się zajmuje. Jeśli jej powiecie na przykład, masz 10% z każdej osoby, która uda się nam podpisać z twojego regionu, to ona jest bardziej skuteczna, niż jej powiecie, rozrzućcie te ulotki. Tak. Bo ona może je wyrzucić tak samo do śmieci. I tutaj tym samym dajecie faktycznie tą motywację do tego, żeby praca została wykonana dobrze. Być może też spotkają kogoś w trakcie wrzucania ulotek, gdzie będą mogli zagadać i to będzie miało faktycznie takiego wyszkolenie wtedy takiej osoby, która rozniesie ulotkę i będzie sprzedawcą, może być faktycznie dobrym benefitem. O tym nie pomyślałem. Bardzo fajna sprawa. I powiem wam bardzo dokładną też rzecz. Te osoby, które mają 17 lat, za chwilę będą miały 18 lat i mogą już dla was pracować na większą ilość godzin. Albo będą faktycznie chciały wejść w coś innego. Tak, to jest tak. A kolejna sprawa jest fajnie, że te osoby wciąż rozmawiają o naszej firmie ze swoimi znajomymi, tak. I my budujemy sobie wciąż świetny networking dookoła, tak? Świetny marketing tutaj będzie działać z ust do ust, albo ja pracuję tutaj, no fajnie nam płacą, powiedzmy, tak? Bo to tak. Zakładamy, tak? Że dostajemy adekwatne pieniądze do tego, co robimy, o tak to ujmijmy. Może będą poszukiwać jeszcze innej osoby, zapytam i automatycznie możecie już roznosić ulotki na kolejnym terenie, który wam w ogóle nie przyszedł do głowy, ale osoba wam się znalazła. Więc jeśli zatrudnicie taką osobę, nawet jako to jest jednorazowy kontrakt, tak, na miesiąc, roznieść tutaj nam ulotki, 5000 ulotek, dziś nie są to duże koszty, nie oszukujmy się, ale mówię, najważniejsze jest spędzić trochę czasu z tą osobą, żeby ona umiała was sprzedać. Czyli te takie działania lokalne faktycznie, czy powieszenie tych ulotek, rozłożenie w lokalnym sklepie, fryzjerze, czy w jakichś tam innych miejscach, gdzie te osoby, które mogłyby być waszym potencjalnym klientem, spędzają czas, czyli dokładnie. Działania lokalne na pewno dają swoje odzwierciedlenie, tak. W postaci lidów. Innymi rzeczami, którymi się też zajmujemy, tutaj mamy, tutaj mamy ten magazyn, to jest między innymi magazyn, tak? Mogę pokazać, to jest też wykupywanie swojej reklamy. Reklama jest. Mamy reklamę? Ona nie jest wielka, ale pamiętajmy, że tutaj przykładamy się w celach pozytywnych, czyli tak. My dajemy te pieniądze jednak dla dzieci, tak? A te magazyny leżą w szpitalu, akurat jest w szpitalu, więc one leżą w szpitalach, to jest jedna rzecz. Zajmujemy się też sponsoringiem jakichś wydarzeń. To jest wszystko zależy od budżetu firmy też, tak? Pamiętajmy, tak? Ale nie myślmy, że na przykład sam sponsoring to musi być, nie wiem, 1000
2000 funtów. Tak, to mogą bo być kwoty dużo są naprawdę różne, tak? I uwierzcie, my budujemy tylko cegiełkę, tak? Możecie, fajna sprawa, w zeszłym tygodniu odezwał się do nas klub piłkarski, który jest tam regionalny, to jest, dzieci tam grają, ale te dzieci przychodzą ze swoimi rodzicami. Dokładnie. A rodzice mają czas na piłkę, siedzą, widzą te banery, które tam są i tak naprawdę to też jest sytuacja win-win, tak? Bo my daliśmy możliwość, żeby te dzieci tam grały, bo jednak, nie wiem, zasponsorowaliśmy piłkę, tak. Dwie piłki, trzy piłki i ja mogę powiedzieć, że takie kwoty to mogą być 50, 100 funtów, 200 funtów, to są naprawdę różne kwoty, a fajnie działa marketingowo, tak? To jest taki jeden marketing. Drugi marketing to oczywiście Google, tak. I wszystkiego rodzaju social media. Dokładnie, czyli cała ta działalność online'owa, która jest no, na dzień dzisiejszy, sobie chyba nie wyobrażamy już funkcjonowania bez tego, że nie jesteśmy gdzieś widoczni jako biznes online i my jako ludzie, którzy nie prowadzą biznesu, że nie spędzamy ileś tam czasu właśnie online'owo. Czyli tak. Tutaj też istotne, żeby to tak, tym się zająć. Tak, dokładnie. My mamy włączoną reklamę cały czas. Nasza reklama jest załączona. Mój biznes partner Michał, który jego częścią jest marketing w naszej firmie. Ja osobiście się nie znam, od razu mówię na tym. On wszystko patrzy, jak to działa, CEO, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, czy ta reklama, która jest włączona, przynosi takie efekty, jakie powinna, więc pod tym kątem to jest Michał, który de facto, tak jak mówię, wciąż też prowadzi wszystkie szkolenia pod tym kątem, więc każda firma, która się do nas zgłasza, sprzątająca, w tym przypadku już nie tylko sprzątająca, bo marketing to marketing, temat ogólny, pomagamy tworzyć reklamy, kampanie itp. itd. Co działa? Ja zawsze mówię, że w moim przypadku zawsze najlepiej działa Google. Mhm. I Google jest de facto jednym z lepszych połączeń do znalezienia commercial cleaning, tak? Czyli tego biur i tych wszystkich innych fajnych industrial cleaning, które byście chcieli, a o które się zawsze pytacie. I o które zawsze mówię, że to jest największa pułapka dla nowych firm, które już są na rynku, ale które za bardzo walczą z cash flow. Mm-hmm. I tutaj można popłynąć przy wypłatach, dlatego że pamiętajmy, że jeśli nie zbudowaliśmy kapitału, to firmy, które są commercial, zazwyczaj płacą po 30 dniach. Więc tutaj można popłynąć, bo jeśli wystawimy invoice, dostaniemy pieniądze za kolejne 30 dni, to wciąż musimy uregulować pensję pracownika. Jeśli nie zbudowaliśmy tego zabezpieczenia finansowego, no to tutaj możemy popłynąć i już tutaj może się to wbić na reputację, stracimy pracownika, pracownik będzie mówić, że jesteśmy niewypłacalni i ta piramida może bardzo szybko runąć. No nie oszukujmy się. Czyli więc tutaj pamiętajcie o tym, żeby również w planowaniu takim jakby strategicznym firmy mieć na uwadze, że firma musi przechodzić przez te swoje pewne etapy. Jeżeli chcemy wchodzić w troszeczkę większych graczy, w troszeczkę większe sprzątania, to co powiedziałeś, odpowiednie zabezpieczenie w cash flow oraz znać, kiedy faktycznie dostaniemy pieniądze, kiedy my jako firma potrzebujemy wydać pieniądze, czyli czasowość pieniędzy dostawanych do wydawanych, żebyśmy to mogli sobie policzyć, kiedy, bo faktycznie wpadniemy w tą pułapkę, że mamy wystawione rachunki, czekamy na pieniądze, ale zapłacić musimy dzisiaj. Nie zapłacimy, to wtedy się nie wydarzy coś tam. Więc to są takie pułapki, tak, w które często wpadają osoby, które prowadziły do tej pory taki biznes, gdzie ten pieniądz, dokładnie, pieniądz bardzo szybko gdzieś tam był obracany, czy na niektóre rzeczy mogliśmy poczekać, bądź nie potrzebowaliśmy za nie zapłacić. A nagle jak zaczynamy skalować ten biznes, to są zmiana już tych wielu warunków, która właśnie może być tą pułapką. Dokładnie, dlatego ja w swojej firmie przeszedłem ten etap już dość dawno, więc dziś mógłbym powiedzieć, mnie to nie dotyczy, aczkolwiek my wciąż pilnujemy klientów, bo tak jak mówiłem wcześniej o tych aplikacjach, tak? Ta aplikacja generalnie nie działa na firmy, które mają 30 dni, bo one sobie zastrzegają, że one zapłacą. Jedna firma, bardzo znana marka, nie będę akurat tutaj już mówił, bo to akurat na niekorzyść tej marki, zapłaciła mi po 6 miesiącach, gdzie my de facto już kontrakt zerwaliśmy, tak? Ale proszę wierzyć, to dosyć bardzo znana marka w UK, samochodowa. I
No tak to, niestety. Tak to już bywa. Więc tu trzeba uważać. Dokładnie, że nam się wydaje, że druga strona powinna nam zapłacić, natomiast druga strona zawsze będzie się ociągać. Tym bardziej, jeżeli załóżmy w ich hierarchii wydatków nie jest to wydatek na wysokim priorytecie, to będzie naprawdę na szarym końcu do zapłaty i często będziecie zwodzeni. Tak, jutro, pojutrze, tak. Nie wyszedł przelew, ktoś czegoś zapomniał. Mamy nową księgową. Dokładnie. Też to przerabiałem. Dokładnie, takie rzeczy będą. Ale no, tak jak mówię, tutaj właśnie fajnie jest, żeby ktoś nas pokierował, czy rozmowa z księgowym, właśnie. Czy rozmowa z doradcą finansowym, czy rozmowa z nami, tak jak właśnie my prowadzimy te szkolenia one-to-one, żeby uczulić już na przyszłość, nauczyć kogoś, że to jest istotne, tak? Nie wspomnieliśmy właśnie, że reklamy, marketing też jest kosztowny, tak? Więc to też musimy uwzględnić wtedy w swoich kosztach, bo my rozmawialiśmy tutaj o social media, ale każda reklama kosztuje. Możemy ją sobie zrobić samemu. Możemy. Oczywiście metodą prób i błędów. My sprzedajemy też e-booki, więc w tych e-bookach można znaleźć, jak zrobić krok po kroku. Możesz poświęcić też pieniądze i zapłacić specjaliście i przygotować swój budżet. Tutaj już zyskasz na pewno większą przewagę na rynku do firmy, która jest podobna do ciebie, ale jednak chce zrobić to sama. Bo ona będzie ci budować twój branding, ona już ci zbuduje rozpoznawalność większą, ta reklama będzie profesjonalna, no nie oszukujmy się, będzie profesjonalna, ale musimy pamiętać, żeby właśnie budować to zaplecze finansowe od, powiedzmy, pierwszego dnia, kiedy wystartowaliśmy. Nie czarżujmy klienta 18 funtów i bierzmy sobie 18 funtów za godzinę, skalujmy tą pensję w stosunku do wydatków i do wszystkiego, więc tak na podsumowanie tej reklamy, tak? Dokładnie. Żebyśmy pamiętali, że to jest jednak płatne, tak? Zwłaszcza przy Facebook i Google, które wiecznie zmieniają jakieś zasady udostępnień. No. Wiadomo, że można to robić za darmo, bo możemy sobie samemu stworzyć, tak jak mówiłem, ale jeśli robimy już to profesjonalnie, to tutaj na kampanię potrzebujemy pieniędzy, czy to Google, czy nie, żeby być w Google na pierwszym miejscu, na drugim. No, to co powiedziałeś, tak? Pozycjonowanie. Możemy sobie to zrobić za darmo. Po pierwsze, jeżeli wiemy, jak to zrobić i dwa, że mamy czas. Natomiast jeżeli płacimy, czy chcemy zapłacić za te reklamy, to tak czy inaczej zapłacimy do Google, czy zapłacimy do Facebooka te pieniądze, mimo że ustawimy reklamę sami, to ten budżet będzie tam wydawany. Tak. I tutaj nie daj Boże ustawimy budżet źle i ten budżet nam się wyklika w czymś, czego nie dostaniemy z powrotem i wtedy nasze pieniądze wylecą przez okno, a my jeszcze tych pieniędzy nie dostaliśmy. I właśnie tutaj chciałbym przejść. Czy w takim układzie masz jakieś skuteczne metody do tego, w jaki sposób mierzyć ten marketing? Czyli z jednej strony mówimy o tym, że to będą ulotki, Google i tak dalej, ale w jaki sposób to zmierzyć i czy masz jakieś metody na to, żeby to mierzyć? Jak wiesz, w Google i w Facebooku masz tam wszystkie te pojęcia analityczne, matematyczne, które pokazują ci skuteczność twojej reklamy, bo tak jak mówi Michał, mój biznes partner, możesz przepalać swoje reklamy. Generalnie ty myślisz, że ta reklama działa, ale musisz policzyć koszta tej reklamy, więc nie można reklamy update'ować codziennie, bo ona się, jak wiemy, to są schematy, a jakbyśmy się tu pobawili, tak? Analityczne, że ona się codziennie ciebie uczy, tak? Uczy się twojej reklamy. Więc jeśli dzisiaj wstawimy reklamę i nie miałem żadnego telefonu, to ty już siadasz wieczorem, muszę ją zmienić, tak? Albo zadzwonisz do osoby, która zajmuje się marketingiem i mówisz, słuchaj, nikt do mnie cię nie zadzwonił. No nie, tak to nie działa niestety. Wszystko musi mieć swój czas. Ja pamiętam, jak startowałem z Michałem, kiedy on zajął się moją reklamą w mojej firmie. Ja mu dałem zielone światło, wiesz co, ja się na tym nie znam, ja chcę zarobić, a ty pokaż, jak to zrobić, jak działa ta reklama, więc wiem, że on mi wysyłał wszystkie zestawienia, jak to wyglądało, jaki jest koszt jednego kliknięcia, to wszystko możecie znaleźć właśnie na tym, w tych pojęciach analitycznych, tych zakładkach. Ja też to oczywiście przeliczam, czy ta reklama mi się opłaca. Mamy, wiadomo, że kilka reklam włączonych, które wiemy, jak były wyskalowane już, ile one zarabiają, jakie tam są słowa kluczowe, więc to jest bardzo istotne, żeby sprawdzać, ile kosztuje nas ta reklama i czy ta reklama powoduje, że my zarabiamy, czy mimo, że mamy klientów, to wciąż koszt jest zbyt wysoki, żeby to nam się w dłuższym mecie opłacało, tak? Bo jeśli nas kliknięcie może, abstrahując teraz, niech nas kliknięcie kosztuje
20 funtów, a bierzemy 18 funtów, tak? Więc albo inaczej, możemy powiedzmy piekarnik, tak? Załóżmy, że cena piekarnika kosztuje 40 funtów, a nasza reklama kosztuje 45. Czyli mimo, że mamy lida, jesteśmy 5 funtów w plecy. Tak. Więc czyli to może się okazać, to jest taki paradoks bardzo wysokiej, dobrej sprzedaży, że możemy sprzedawać bardzo dużo i będziemy mieli poczucie, że super, bo pozyskujemy tylu klientów, więc będziemy na tym zarabiać, ale jeżeli nie policzyliśmy tego, faktycznie tego kosztu dotarcia do klienta versus ile my zarobimy, to im więcej, tu zwróćcie uwagę, przy tym wariancie, im będziemy mieli więcej klientów, tym szybciej będziemy tracić pieniądze i zabijemy firmę. Tak. A będzie nam się wydawać, że no jak to, mamy tylu klientów i powinniśmy na tym zarabiać, gdzie jeszcze tu mamy koszt dojazdu, chemii i wielu innych rzeczy, które są dookoła. Tak, dlatego trzeba sprecyzować się, jak ta reklama powinna wyglądać, co chcemy reklamować. Przykład piekarnika pokazał, że możemy stracić 5 funtów na godzinie, na sprzątaniu jednorazowym, tak, przepraszam. Ale bierzmy pod uwagę, że teraz koszt godzinowy nasz to jest, powiedzmy, 20 funtów za godzinę bierzemy od klienta, 22 funty kosztuje nas ten lead, tak? Ale klient zabukował 3 godziny, klient jest regularny. To są koszta, tak, które możemy poświęcić. Straciliśmy 22 funty, ale podpisaliśmy z nim umowę na 6 miesięcy, 12 miesięcy. To już jest taki lead, gdzie koszt jest wysoki, można powiedzieć, 22 funty, ale straciliśmy tylko pierwsze 22 funty, bo on już jest naszym regularnym klientem. Dokładnie. Dlatego reklama musi być dobrze sprecyzowana, na czym chcemy zarabiać i kogo szukamy, jaki ma być nasz potencjalny klient. Więc jeśli zrobiłeś reklamę na social media samemu, już bez kogoś, kto ci pomógł, ogólną, to tak naprawdę jest to reklama ogólna. Nie wiesz, czy ty szukasz na przykład, bo też można sprecyzować, jaki market to ma być, jaki klienci, tak, czy to lekarze, czy to są biznesmeni. Można dokładnie sobie poustawiać te wszystkie rzeczy. Więc to jest fajna zabawa już tutaj z Facebookiem, z Google, ze wszystkimi tymi portalami. Więc tutaj trzeba troszkę, zanim się wyda tego pierwszego funta, dobrze się zaznajomić albo po prostu napisać do nas, poszukać w Google, na YouTubie. Kogoś, kto się faktycznie tym zajmuje zna. I Wam po prostu nie przepalajmy, pomoże. Nie przepalajmy, nie traćmy własnych pieniędzy na marketingu, taki, który nie przyniesie nam korzyści. I tutaj zwróćcie uwagę, to jest też kolejna sprawa, często nam się wydaje, zrobimy sami, to zarobimy na tym lepiej, bo nie zapłacimy komuś. To wcale nie jest powiedziane, bo możemy poprosić tylko kogoś o pomoc, o audyt. To nie musi być pełne wdrożenie, czy prowadzenie przez tą osobę całości kampanii, a pomoc nam w pewnym ustawieniu tego, żeby to sobie dalej działało. Nie bójcie się, po prostu pytajcie. Dokładnie. Specjalne oferty. Czy w ogóle jest sens, żeby robić coś takiego, jak jakieś specjalne oferty i się gdzieś tam... Więc powiem tak, działać Szymon, w lewo, w prawo. Nowe firmy robią specjalne oferty. Spotkałem się z tym, spotkałem się z ofertami typu przyjedziemy do ciebie, pierwsze sprzątanie za darmo. Okej, okay, super. Możesz do mnie przyjechać, posprzątać mój dom, a ja ci podziękuję. No. No właśnie tak jak zareagowaliśmy oboje, tak wyglądają promocje, tak? Róbcie promocje, oczywiście, ale takie jak widzicie w marketach, że uważacie, że coś zostało przecenione, ale ten produkt widzieliście dzień wcześniej w niższej cenie, a promocja jest w wyższej cenie, tak? Ja wspominałem o firmie, która zajmuje się myciem okien. My mamy wspólną promocję. Budując sobie market razem, stworzyliśmy, że... I teraz to jest ten trik, który powiedziałbym, nie do końca jest uczciwy dla klienta, okay, ale tak naprawdę ma być uczciwy dla ciebie. Czyli musicie sobie pomyśleć, wyobraźcie sobie, że tworzycie ofertę, tak? I chcecie komuś zaproponować 10% upustu, tak? I teraz tak, czy chcecie te 10% upustu stracić, czy chcecie te 10% upustu ukryć tak, że zawyżycie świadomie, tak jak robią to markety, że zamiast sprzedać, ogłosić sprzątanie za 20 funtów, mówicie, że zdejmujecie cenę z 22 funtów za godzinę na 20 funtów. Czyli wy de facto jesteście wciąż w tym samym miejscu. Mhm. Tylko klient uważa, że dzisiaj mamy inną promocję. O, i to jest fajne, to można wziąć, tak? I teraz jeszcze masz do tego promocję, że na przykład ja mam z inną firmą. Wybierz nas, to ta firma umyje ci okna, tak? Oczywiście drobnym druczkiem jest napisane kontrakt minimum 6 miesięcy, tak? Bo to nam ma się opłacać,
to my nie możemy wyjść na zero, albo już na minusie, to co gorsza, tak? Tylko to powinno się tak kalkulować, że wy jesteście zadowoleni i klient jest zadowolony. Klient dostaje waszą najlepszą usługę, multi-service, bo zależy jak sobie to wymyślicie, tak jak w moim przypadku mycie okien i sprzątanie domu, ale inne promocje, które można zwrócić uwagę, to jest 50% upustu dla pierwszych 10 klientów. Zależy o czym mówimy, tak? Oczywiście też tutaj, bo nie mówimy tutaj o różnych eventach, które de facto zawsze są drogie, więc tu akurat te promocje zawsze są fajne. Ale jeśli mamy promocję typu 10-20% i na przykład znamy cenę, która była wcześniej, to tu fajnie jest też takie coś klientowi zaproponować, bo jeśli klient znał tę cenę i wie dzisiaj, że była taka i taka cena, albo nie daj Boże, ta oferta trafi, promocja do obecnego naszego klienta, który może nam zakwestionować, przecież ty kłamiesz. To jest tak naprawdę wszystko, które trzeba zweryfikować, żeby to dobrze wyglądało. Czy my robimy promocję? O tej jednej wspomniałem. Nie mamy de facto innych promocji, które wprowadzamy, dlatego że dziś sprzedajemy tą usługę, którą mamy, czyli to sprzątanie i tego się trzymamy cały czas, tak? Nie potrzebujemy na tą chwilę rozszerzać swoich ofert promocyjnych, ponieważ sprzedajemy to, co mamy, to dokładny produkt, który już mamy dla klienta. Tym bardziej, że jeżeli faktycznie macie odpowiednią już renomę, macie jakość, macie cały czas klientów, których nie potrzebujecie dawać super promocji, oni do Was przyjdą, no to tym samym ten efekt finansowy Wam się nie będzie opłacał dawać super promocji versus tego, co dostajecie tych klientów regularnie. Tak. I tutaj właśnie chciałbym przejść do kolejnego jakby punktu, o którym już trochę mówiliśmy, a mianowicie mówiłeś, że jednym właśnie z metod na pozyskiwanie nowych klientów są referencje od klientów, którzy już są, oraz opinie bazujące na tych klientach. Czy to jest również dobra strategia do tego, żeby pozyskiwać klientów? To jest bardzo, bardzo dobra strategia. Nie bójmy się zapytać klienta o rekomendacje, nie bójmy się mu też poprosić go, żeby proponował nas swoim znajomym, tak, rodzinie. My mamy klientów, gdzie sprzątamy rodziców, dziadków, bo to działało właśnie wtedy na zasadzie rekomendacji. Co ciekawe, to byli nasi pierwsi klienci, tak, gdzie de facto pierwsi klienci, których zdobywaliśmy, to byli klienci, którzy byli zbudowani na zasadzie rekomendacji, referencji. Więc to bardzo fajnie działa. I dlatego mówię, nie bójmy się o to pytać. Każdy testimonial, który możemy wystawić na swojej stronie, na Facebooku, na social media, działa, tak? Bo ludzie widzą, że ktoś się pod tym podpisał. Nie my, nie Bartek się podpisał, tylko jakiś, albo Szymon, możemy tutaj powiedzieć, Szymon się podpisał, że był zadowolony z naszych usług. I to już nie jest nic related do nas, to jest osoba z zewnątrz, to jest osoba, która zarekomendowała swoim imieniem i nazwiskiem daną firmę. Buduje reputację. Buduje reputację i tutaj to jest ten testimonial, który wykorzystałem, tak? Ale tak jak mówiliśmy o rekomendacjach, to jest właśnie cały cykl, tak? Bo rekomendacje możemy dostać ustną, możemy poprosić ją na piśmie. Poproszę o wystawienie maila, poproszę o wystawienie opinii na stronie internetowej, na social mediach czy gdzieś indziej. Więc w tym przypadku jest to jak najbardziej wskazane. Czyli nie bójcie się pytać, nie bójcie się zwracać do tego, do swoich klientów, żeby Wam powiedzieli, dali feedback. Bo jeżeli nawet ten feedback, i to jest najlepsze to, że często ludzie nie chcą usłyszeć tego negatywnego, ale jeżeli nie będziecie słyszeć i nie będziecie zbierać negatywnego feedbacku, to co robicie źle, to nigdy nie będziecie wiedzieli, co poprawić. Więc negatywny feedback od klienta to jest bardzo dobra rzecz, która może spotkać Waszą firmę, bo tym samym wiecie, w których miejscach, w których sektorach Waszej firmy macie się poprawić. Tak, bo to jest to, co rozmawialiśmy wcześniej. Wspominałem, że gdy my pracujemy, prosimy klienta o feedback. Gdy mamy nowego pracownika, prosimy o feedback. I akurat nie wspomniałem, że ten feedback może być negatywny, oczywiście. Tak? Aczkolwiek zawsze może być jakiś improvement, zawsze może być coś, co możemy udowodnić, pokazać, że je faktycznie... Udoskonalić, prawda? Tak. W naszym procesie, w naszym sprzątaniu zrobić to, żeby ten klient był faktycznie na końcu zadowolony i wtedy taki klient, jeżeli usłyszy, jeżeli wy
usłyszycie od klienta feedback, który będzie niepozytywny, ale w miarę w pewnym okresie czasu poprawicie to, co klient powiedział Wam, że nie działa, to to będzie klient, który bardzo chętnie wystawi Wam potem opinię pozytywną, tak, bo zobaczy Wasz progres i zobaczy, że to, co powiedział, wzięliście do siebie i to zmieniliście. To tak. Jest bardzo, bo najgorsze jest to, że jeżeli klient będzie Wam mówił o tych rzeczach, które są niefajne, które się jemu nie podobają, Wy tego nie poprawicie, ten klient będzie się czuł, że Wy go nie słuchacie. A tu w tym przypadku ten klient będzie wysłuchany i będzie widział, że to, co powiedział, miało duży wpływ i on się będzie czuł zaopiekowany, ważny i tym samym chętniej się odwdzięczy w postaci właśnie takich referencji. Referencji. Tak. I tutaj pamiętajmy też bardzo ważną rzecz, że w momencie, kiedy Ty dostajesz rekomendację od danego klienta, to on już zna tą stawkę, którą płacisz, którą Tobie musi płacić, tak? Więc masz już pół sukcesu, tak? Jedyne, co musisz zrobić, to iść obejrzeć dom, zależy o czym mówimy, tak, czy to biuro, idziesz, robisz wycenę i proponujesz, i tutaj cały ten zestaw, czyli tą umowę, o którym to wszystko wspominałem, z zachowaniem tego wszystkiego, bo to jest dość istotne dla nas, dla mnie bynajmniej, żeby mój proces był zawsze na miejscu, żebym ja nie musiał myśleć za 30 dni o płatnościach itp. itd. Tak? Wspominając jeszcze tutaj o tych rekomendacjach, masz rację, złe opinie należy je wysłuchać i ja uważam, że właśnie w momencie, kiedy będziesz miał złą opinię i coś udowodnisz, że zrobiłeś coś lepiej, to może być, ja bym powiedział wtedy tak, Szymon popełnił tam parę błędów, ale jest super, teraz to ja mogę Ci go z ręką na sercu polecić, dlatego że były tam jakieś problemy, ale porozmawialiśmy, poprawił, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi. Tylko osoby, które nic nie robią, nie popełniają błędów, tak? Więc nie oszukujmy się, w tym momencie, jeśli no, Szymon się poprawił, możemy działać dalej i teraz jestem z czystym sumieniem, polecam go. Dokładnie. Więc jak najbardziej, tak. Słuchaj, na koniec naszej rozmowy, jakie rzeczy mógłbyś poradzić osobie, która właśnie planuje otworzyć firmę sprzątającej w Wielkiej Brytanii oraz w jaki sposób Ty, czy Twoja firma I Love My Business jest w stanie pomóc tej osobie, aby ta osoba się czuła pewniej w otwarciu? Więc tak, co mógłbym polecić firmom sprzątającym, które już są lub które chcą się otworzyć, to przede wszystkim jest możliwość skontaktowania się z nami, żeby zaczerpnąć tej wiedzy, tak jak mówiłeś. Nie bójmy się pytać, nie bójmy się umówić konsultacji, dlatego że, jak mówiliśmy, każdy popełnia błędy, a my chcielibyśmy wyeliminować te błędy, żebyście mogli przeskoczyć z punktu A do punktu C, zamiast przejść przez punkt B, który mógłby Was dużo pieniędzy kosztować. Więc to jest jedna z ważnych rzeczy, tak? My proponujemy, tak jak mówiłem, konsultacje, mamy wyzwania 90 dni, gdzie planujemy z klientem najbliższe 3 miesiące, żeby mieć skoncentrowany cel, żebyśmy wiedzieli, czego szukamy, co chcemy osiągnąć, ponieważ gdy budzimy się rano i nie wiesz, jak masz zaplanowany swój kalendarz, to nic Ci się nie chce robić. Natomiast jeśli się budzisz rano, tak jak ja zawsze z kalendarzem chodzę, tak, ja wiem, co ja danego dnia muszę zrobić. Ja wiem, że ja dzisiaj musiałem przyjechać do Szymona, bo ja już to miałem zaplanowane, tak? Więc musimy zaplanować. My pomagamy planować, zrobić taki plan na najbliższe miesiące. To taki challenge jest zawsze dla klienta, bo my go sprawdzamy, my go audytujemy. Słuchaj, jak tam idą te sprawy, tak? Czy to jest ten tydzień, kiedy już zaczynamy z marketingiem? Jeśli to jest marketing, jakie masz zdjęcia dla nas? Chcieliśmy to wrzucić na reklamę. To jest wszystko to, co my pomagamy. Druga sprawa, którą pomagamy, odpowiadamy na pytania dokładnie te wszystkie, jak zatrudniać. Tak. Ten cash flow dokładnie wytłumaczymy, tak? Więc to jest, te konsultacje są troszkę dłuższe. Szczerze się przyznam, nigdy nie kończy się na jednej, dlatego że pytań rodzi się masę, tak? W trakcie takiej rozmowy, jakbyśmy dzisiaj rozmawiali, to przerobiliśmy parę pytań, abyśmy zrobili z tego jeszcze kolejnych kilka nagrań, dlatego że każdy punkt, który mieliśmy tutaj w rozmowie, można rozwijać, tak? Dlatego ja polecam, żeby konsultować się z firmami, które pomagają. Zachęcam do korzystania z naszych usług, oczywiście, w najbliższej przyszłości, czyli prawdopodobnie już jak ten materiał jest,
w internecie jest dostępny pakiet, w którym mamy wszystkie umowy dla klienta. Oczywiście wszystko jest w języku angielskim, tutaj już mówię, bo precyzujemy to do rynku angielskiego. Zresztą to, co żeśmy rozmawiali, działamy na terenie Wielkiej Brytanii, tak samo wy i większość waszych klientów będzie to klienci brytyjscy oraz prawo i wszelakiego rodzaju umowy, które obowiązują w języku angielskim, więc nawet jeśli będziecie mieli klienta polskojęzycznego w Wielkiej Brytanii jako polskojęzyczna firma sprzątająca, ta umowa powinna być podpisana w języku angielskim. W razie sprawy spornej sędzia nie będzie nagle się uczył czy tłumaczył tej umowy, tylko będzie obowiązywać i będzie żądał, żeby ta umowa była podpisana czy była do niego dostarczona w wersji angielskiej, czyli o tym pamiętajcie. I też jest to fajną rzecz poruszyłeś. Słuchajcie, bo w momencie, kiedy przyjdziecie na taką konsultację, w momencie, kiedy pójdziecie i zaczniecie działać tak naprawdę i chcieć dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego wszystkiego, wy dzisiaj prawdopodobnie nie wiecie 70% o co zapytać. Dokładnie, dlatego wiem, że rodzą się pytania. Właśnie. I tu w tym przypadku zaczniecie wchodzić i nagle się okazuje, że wam będą się podstawiać nowe i nowe pytania. Będą to nowe obszary, o których sobie dzisiaj nie zdajecie sprawy, bądź nie wiecie, jak one mogą być istotne, albo myślicie, że wiecie, jakie są odpowiedzi na to. I tutaj się nie bójmy, bo w biznesie będzie zawsze coś takiego, że zawsze, jak ja to mówię, dochodzimy do pewnego momentu, gdzie wypełniamy pokój, są drzwi, my je otwieramy i wchodzimy do jeszcze większego pokoju i do jeszcze większego pokoju i do jeszcze większego pokoju. To będzie rzecz, której nigdy nie skończymy. Dokładnie. Biznes to nie jest rzecz, którą skończymy. Skończymy ją wtedy, kiedy zbudujemy biznes, stwierdzimy, że ten biznes już nam nie odpowiada i go sprzedamy i wyjdziemy. Wtedy to będzie biznes skończony. Natomiast do momentu, kiedy my w tym biznesie jesteśmy, kiedy my ten biznes będziemy rozwijać, to ten biznes będzie miał ciągle możliwości modyfikacji, dostosowania się do rynku i cały czas rozwoju. Dokładnie, tak. Dokładnie tak mówisz, Szymon. Pierwsze pytania klientów, którzy do nas przychodzą, zawsze, tak jak mówię, prowadzimy konsultacje. Szymon, pierwsze pytanie jakie jest to, jaką nazwę firmy wybrać? Tak, to są takie można powiedzieć, jakie paradoksalne. Logo, tak. Jakie logo? Czy drukować wizytówki? Jak stronę internetową tak. I tak dalej. Słuchajcie. Rzeczy, które mają tak naprawdę dość mały wpływ na samym początku. A moje pytanie byłoby, czy wiesz, co to jest cash flow? Tak? Tak. To jest właśnie gruntowne. To jest dla mnie to jest jedna ze strategicznych rzeczy cash flow, tak? Żebyśmy mieli zabezpieczenie finansowe firmy. Nie przejadajmy pieniędzmi. To jest taka powinna być lekcja. Nie przejadajmy pieniędzmi, zostawiajmy oszczędności. Z racji tego, że rozmawiamy tutaj o rynku polskim, Polacy nie są nauczeni oszczędności. Więc jeśli nie umiesz oszczędzać w życiu prywatnym, to w firmie też nie oszczędzisz pieniędzy. Więc cash flow. To są rozmowy, tak jak mówiłeś, na konsultacji, o którym powinniśmy rozmawiać. My dostajemy często, gęsto właśnie pytania na maila i naprawdę pytania są, mam propozycję na nazwę firmy, mam propozycję na logo, czy już mam otworzyć stronę internetową, czy jeszcze nie, gdzie kupić domenę, jaki e-mail wybrać sobie. Uwierzcie mi, że to są w 70% pytania firm, osób, które chcą otworzyć firmę. Firmy, które działają na rynku, najczęstsze pytanie jest, właśnie o umowy, tak? Czyli jakie umowy, tak? Jak z pracownikiem rozmawiać? To już jest inny etap i to już jest fajne, bo tutaj już tam pytania są bardzo konkretne i na konkretne pytania odpowiadają konkretnie, tak? Więc jak zatrudnić pracownika, o tym rozmawialiśmy, tak? Gdzie go pozyskiwać, to już tutaj rozmawiamy inaczej, tak? To jest fajne. Dlatego mówię, ten cały pakiet, który będziemy sprzedawać, on będzie miał te wszystkie, jakby powiedzieć, można o wasze odpowiedzi, te pierwsze wasze odpowiedzi dla osób, które już mają, dla osób, które chcą otworzyć, więc już sobie odpowiedzą. Wszystkie umowy o pracę, handbooki. Mamy też e-booki, to będą chyba 4 e-booki do sprzedaży. I tak jak mówiłem, to nie będą duże pieniądze. Z tego co wiem,
To research zrobiony już został, więc dokładnie. To nie będzie kosztowne dla nikogo. Sami zwrócicie uwagę, że w momencie, kiedy faktycznie będziecie czegoś potrzebować i za to zapłacicie 150 czy 200 funtów, które wam się na przykład może wydawać teraz wysokie, to w momencie, kiedy wy jakby się potkniecie o 500 funtów, to potem pomyślicie, kurde, mogłem wydać te 200, a nie potknąłbym się o 500. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, kiedy i jak się potkniemy. Ale tutaj reasumując wszystko, słuchajcie, informacje na temat, w jaki sposób się będziecie mogli skontaktować z Bartkiem, co ma do zaoferowania, wszystkie te informacje znajdziecie w opisie i w komentarzach pod tym wideo, gdzie będą linki, opisy do tego, żebyście mogli sprawdzić. To, co na pewno polecam, a mianowicie sprawdzić wszystkie social media i sobie kliknąć miejsca, aby móc obserwować to, czym zajmuje się Bartek, gdzie jest, jakie nowe oferty do was będzie mógł wysłać, więc coś takiego. Czy macie newsletter? Z tego co wiem, jest już w opcji newsletter. Więc w momencie, kiedy będziecie mieli możliwość, aby zapisać się na newsletter, aby dostawać cały czas wszystkie rzeczy na bieżąco, to na pewno polecam. Również polecam, jeżeli oglądacie to wideo, a jeszcze nie polubiliście czy nie subskrybowaliście kanału SN Accounts, to również polecam. Dzięki temu będziecie mieli cały czas na bieżąco tego typu informacje, które staramy się dzielić z wami informacjami związanymi z biznesem, z rozwojem biznesu, więc na pewno wiele rzeczy wam pomoże, a my cały czas nagrywamy wideo. Marty, bardzo dziękuję za spotkanie. O tym moglibyśmy mówić i mówić, i nie będę ukrywał, że być może, i to na pewno będzie, że wiele jeszcze z tych rzeczy będziemy starali się omówić bardziej szczegółowo i to będą bardziej takie informacje bezpośrednio trafiające już do was, ale w dużo szerszym aspekcie. Oraz nomen omen, uważajcie, bo może być, i to na pewno, tylko że jeszcze data nie jest ustalona, szkolenie dla branży właśnie sprzątającej, gdzie stąd zachęcam do śledzenia informacji, którymi Bartek się będzie dzielił, ponieważ takie szkolenia są również w przygotowaniu, a kiedy te szkolenia będą, tak jak mówię, daty jeszcze nie ma, natomiast one są w przygotowaniu, więc śledźcie wszystkie ruchy Bartka, bo się dowiecie, kiedy takie szkolenie będzie, aby móc pojechać, poznać Bartka, porozmawiać i dowiedzieć się wielu innych ciekawych rzeczy. Dziękuję, Szymon. Dziękujemy wam również bardzo serdecznie i do następnego zobaczenia i usłyszenia.